31 maja roku 1592 w katedrze na Wawelu odbył się ślub Zygmunta III Wazy z Anną Austriaczką. Uroczystość połączona była z koronacją małżonki królewskiej. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przechowuje w zbiorach portret Anny, królowej polskiej, wykonany według wzoru Dominika Kustosa, rytownika działającego na dworze cesarskim w Pradze. Anndl, jak ją nazywano, często ubrana w czerń, według mody hiszpańskiej, na portrecie z kryzą wokół szyi, nie była pięknością. W opinii współczesnych garbiła się, miała zanadto wypukłe oczy i wysuniętą wargę, jak wielu Habsburgów. Poprzedzona małżeństwem per procura zawartym w Wiedniu, uroczystość ślubu i koronacji w Krakowie, Otrzymała niezwykle bogatą oprawę. Z tej okazji na Wawelu odbył się wówczas ostatni pieszy turniej rycerski. Świętowano także na rynku krakowskim, gdzie urządzono rycerską gonitwę. Dopełnieniem tych barwnych wydarzeń były maszkary, czyli przedstawienia w wykonaniu aktorów i korowód z udziałem samego króla, który wystąpił w przebraniu atlasa. Pomimo, że małżeństwo Anny, wywodzącej się ze starszego i potężniejszego rodu, było polityczne, to z Zygmuntem połączyło ją szczere uczucie. Słynąca ze skromności blondynka zyskała sympatię dworu dzięki swej rozwadze i temu, że opanowała szybko język polski. W czasie niespełna sześcioletniego panowania Anna odegrała ważną rolę. Pragnący korony szwedzkiej, Zygmunt, nosił się z zamiarem oddania tronu Habsburgowi i, jak wyznał, gdyby nie małżonka, opuściłby w sekrecie Polskę. Ostatecznie dwa lata później Anna wraz z Zygmuntem przyjęła koronę szwedzką w Upsali. Nie cieszyła się dobrym zdrowiem, zmarła mając zaledwie 24 lata. Spośród jej pięciorga dzieci dorosłego wieku dożył tylko Władysław Zygmunt przyszły następca na tronie polskim.